Znałeś osobiście osoby, które były szykowane do zamachów terrorystycznych? Oni ukrywali twarze. Zawsze nosili maski. Czeczeni zawsze byli na przodzie, zawsze w pierwszych szeregach podczas walk. Mówiono nam, jesteście najodważniejszymi ludźmi na świecie, bo przeżyliście kilka wojen. Zagrożenie jest ogromne. Mówię to jako człowiek, który był w ISIS. Wbrew przekazom mediów, że państwo islamskie zostało pokonane, wojna się jeszcze nie skończyła. Uśpieni agenci tylko czekają na sygnał. W ISIS był specjalny człowiek, który zapisywał na listy chętnych do zamachu samobójczego i poświęcenia się w imię Boga. Kiedy tam byłem, lista liczyła ponad 200 osób. Dzień dobry. Można? Oczywiście, zapraszam. Masz duży dom. Mieszkasz sam? Nie, z rodzicami. A gdzie są rodzice? Rodzice niestety nie chcą być filmowani. Dlaczego? Wszystko przez tragedię, jaką nam zgotował mój brat, który dokonał zamachu na policję w Groznym. Nad rodziną Saida Marzajewa ciąży Fatum. Najpierw on, jako student, wyjechał w 2013 roku walczyć do Syrii, bo zafascynowała go idea kalifatu. Kiedy zmienił zdanie, wrócił, zgłosił się na policję i za udział w ISIS odsiedział 8 miesięcy w więzieniu. Wtedy zwerbowano jego młodszego brata Ibrahima. Ibrahim zabił policjanta w Groznym i został zastrzelony w trakcie pościgu. Bracia Marzajew to jedni z co najmniej 2000 Czeczenów, którzy dołączyli do tak zwanego Państwa Islamskiego. Jako że Czeczeni mają doświadczenie dwóch wojen z Rosją, doświadczenie walki o niepodległość, to wyróżnia ich coś, co nazwałbym bojową energią. Aleksiej Małaszenko zajmuje się Kaukazem od ponad 4 dekad. Przez wiele lat był analitykiem amerykańskiego ośrodka Centrum Carnegie. A jeśli chodzi o młodych ludzi, to dodatkowo są oni jeszcze bardziej religijnymi muzułmanami niż ich rodzice. Co to za książka? To Koran. Mogę zdjąć? Nie, bez umycia rąk nie wolno. Od tego filmiku wszystko się zaczęło? Tak. Filmiki z podobną treścią przesyłali mi ludzie, z którymi przez długi czas kontaktowałem się na portalach społecznościowych w internecie, zanim zdecydowałem się wyjechać. To jest wezwanie, by, jak pisali, ocknąć się i pomóc ciemiężonym muzułmanom w Syrii, bo ich tam zabijają i dręczą. Puść kawałek, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. To są cytaty z Koranu. W żaden sposób nie uważaj za umarłych tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, przeciwnie. Oni są żyjący. Mniej więcej takiej treści były te filmy. Opowiedz, jak się tam dostałeś? W tym czasie studiowałem na Uniwersytecie Islamskim. Tu, w Groznym? Tak. I za pretekst wyjazdu podałem to, że chcę kontynuować naukę w Turcji, w Stambule. I jak się przedostałeś z Turcji do Syrii? Nielegalnie? Tak. Zapłaciłeś za to? W momencie, kiedy przekraczaliśmy granicę, każdy z nas zapłacił po 70 tureckich lir. Ile to jest w dolarach? 50? Tak, około 50. Niezbyt drogo. Niezbyt. Nie było pograniczników? Byli. Wartownie stały po obu stronach granicy. Rozległy się jednak tylko pojedyncze strzały. Gdyby chcieli, to bez problemu trafiliby w grupę 30 osób, które biegły po polu. To ewidentne. Czy na miejscu można było sobie wybrać oddział? Ja akurat mogłem, bo chciałem trafić do dżamatu, w którym byli moi znajomi. I tam mnie właśnie przydzielono.
W oddziale byli sami Czeczeni? Nie, także ludzie z Francji i Niemiec. Nasz oddział ochraniał składy z amunicją i pilnował przejętych obiektów. Mieszkaliście w przejętych domach. To były bogate domy? Bardzo bogate. Można powiedzieć, że to były pałace. Dwu-, trzy kondygnacyjne z basenami. Jeździliśmy jeepami. Mieliśmy pełno broni. Tylko walcz i o niczym nie myśl. Czyli poziom życia mieliście tam wyższy niż w Czeczeniu? Odpowiem tak. Wszyscy czeczeńscy bojownicy w ISIS żartowali, że to jest eurodżihad, czyli na miarę europejskiego poziomu życia, bo tam warunki były doskonałe. 3, 4, 5. Proszę. To czeczeńskie danie. Placki z dynią, bardzo smaczne. Na bazarze w Groznym ludzie handlują czym się da. Pracy brakuje w całej republice. Oficjalnie bezrobocie w Czeczenii wynosi kilkanaście procent, jest 5 razy mniejsze niż na początku lat 2000. U nas ludzie zarabiają głównie na bazarze, bo gdzie są fabryki? Nie ma, nie odbudowali ich, mimo pomocy Putina, a kiedyś w Czeczenii było pełno fabryk. Nic to, w każdej sytuacji sobie radzimy. Nie siedzimy bezczynnie. Na ulicy kwitnie nawet nielegalny handel walutą. Można się jedynie domyślać, dlaczego policja przymyka na to oko. 6900, proszę. Handluję na bazarze, żeby wykarmić dzieci i rodzinę. A co mam robić? Tu są ludzie z wyższym wykształceniem. On mówi, że jest kołchoźnikiem. Jaki z niego kołchoźnik? Jego głowa pracuje tak, że mógłby zostać prezydentem albo premierem. Czeczenia to jedna z najbiedniejszych republik Federacji Rosyjskiej. Przeciętna płaca jest tu 2 razy niższa od średniej krajowej. I to mimo miliardowych dotacji z Moskwy, która w zamian zyskuje pokój na Kaukazie i oddanego sojusznika. Nowoczesne city wybudowane z federalnych pieniędzy jest tylko dla wybranych. W jednym z wieżowców ma 200-metrowy apartament francuski aktor Gérard Depardieu, który przyjął rosyjskie obywatelstwo, by płacić mniejsze podatki. Mieszkanie podarował mu Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii naznaczony przez Kreml. Koszulki z Kadyrowem cieszą się popytem? Bardzo dużym. Ma pani tylko jeden wzór? Tak, znaczy na razie, bo oczywiście on zasługuje na więcej. A za co? Jak to za co? Za wszystko. Za jego politykę, za to, że żyjemy bez wojny i że jest porządek. Na ulicach Groznego jest pełno uzbrojonych patroli. Kadyrow jako jedyny szef regionów Federacji Rosyjskiej ma własną wielotysięczną gwardię. O swoich krytykach mówi, że są psychicznie chorzy i proponuje im darmowe leczenie. A rosyjską opozycję nazywa wrogami narodu, których trzeba jak najsurowiej sądzić. Czeczeni byli wykonawcami zabójstwa opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa i dziennikarki Anny Politkowskiej, która krytykowała Kreml i Kadyrowa. Jak widzimy jego portret, to stajemy na baczność. Poważnie kłaniacie się przed portretem Kadyrowa? Tak, żeby mu okazać wdzięczność. On jest wielkim człowiekiem. Jest despotą, wszystkich trzyma twardą ręką. Nie. Wie pani, dlaczego jest srogi? Powiem pani. Po to, żeby u nas nie było narkomanii, żeby nie było rozbojów, żeby nie było pijaństwa. On wspiera religię. A my robimy film o tych, którzy wracają z tak zwanego państwa islamskiego. Moja córka tam jest. Naprawdę? Tak, z 4 dzieci jest teraz w niewoli w Iraku. Jak tam trafiła? Pojechała do państwa islamskiego za mężem? Tak, za mężem. On tam zginął, a ona została. Mówią, że jechaliby trafić do raju. Pani wiedziała, dokąd jadą? Tak. I nie sprzeciwiała się pani? Sprzeciwiałam się, ale to nic nie dało. A to kto? Czeczeński wojownik, tak? Przecież tu wojna była niedawno. Moi bracia zginęli w czasie wojny. I za co to? Oni chcieli żyć w pokoju. Tak było. U was w każdej rodzinie ktoś zginął, prawda? Pracowałam w szpitalu. Ile ja tam krwi widziałam. Aż strach było patrzeć. Aż straszne było. Tak wyglądał Grozny pod koniec lat 90. po bombardowaniach przez Rosjan. Wojna trwała z przerwą ponad 10 lat. Wybuchła, kiedy Czeczeni po rozpadzie sowieckiego imperium ogłosili, że wychodzą z Federacji Rosyjskiej. Moskwa nie pogodziła się z utratą terytorium bogatego w ropę.
Jej reakcja była kategoryczna. Według szacunków w wyniku bombardowań, walki, czystek zginęło ponad 200 tysięcy osób. To niemal 1/5 obecnej liczby mieszkańców Czeczenii. Dziś w Groznym nie widać śladów wojny. Miasto całkowicie odbudowano za pieniądze Moskwy, a Ramzan Kadyrow mówi: ja to Rosja, a Rosja to ja. Czeczeni najpierw zaczęli wyjeżdżać do Al-Kaidy, a dopiero potem do Państwa Islamskiego. Ahmed Jarły-Kapow jest antropologiem religii i bada islam w Federacji Rosyjskiej. Sam pochodzi z Dagestanu, który graniczy z Czeczenią. Ogromną rolę odegrał tu Tarhan Batirashvili, Czeczen z Gruzji. Jeden z głównych dowódców tzw. Państwa Islamskiego. Jego osoba przyciągała. To, że był Czeczenem, że pochodził z Kaukazu, miało duże znaczenie dla młodych ludzi. Ale on, jak mówił, wstąpił do ISIS, by zemścić się na Putinie za wojnę gruzińską i czeczeńską. To prawda. Czyli nie z pobudek religijnych. No tak. Jaki był stosunek dowódców i bojowników ISIS do Czeczenów? Czeczeni zawsze byli na przodzie. Wykorzystywano ich na przykład w akcjach przejmowania różnych obiektów, bo to dzieci wojny, które wiedzą, co to walka. Tak jak ty. Tak. W ISIS jest grupa ludzi, którzy nazywają się Iczkerystami. Od nazwy Republiki Iczkerii, proklamowanej w 1991 roku za Dudajewa. Oczywiście dla nich głównym wrogiem jest Rosja, za to, że prowadziła dwie wojny czeczeńskie. Czy wśród dowódców ISIS było dużo Czeczenów? Oczywiście, bardzo dużo. Byli prawie w każdym oddziale, czyli dżamacie, a konkretnie w dżamatach rosyjskojęzycznych. Czy ISIS mówi po rosyjsku? Jak najbardziej. Rosyjski to w ISIS jeden z głównych języków, obok angielskiego i arabskiego. Grudniowy piątek. W okolicach jednego z sześciu meczetów Moskwy zbierają się wierni na modlitwę. Rozkładają się na ulicy, bo w świątyni brakuje miejsca. Piątek to w islamie dzień święty. By odbyć modlitwę, muzułmanie zwalniają się z pracy. W większości są to gastarbeiterzy z Kaukazu, w tym z Czeczenii i z azjatyckich republik byłego sowieckiego imperium. Według Sufan Group, amerykańskiej firmy zajmującej się kwestiami bezpieczeństwa, w 2017 roku wśród zagranicznych najemników ISIS przeważali obywatele Rosji, głównie przybysze z Kaukazu. W Rosji odsetek muzułmanów jest większy niż w Europie. Imam Ramil stoi na czele najstarszego meczetu Moskwy, pochodzącego z XIX wieku. Jest jednym z 20 milionów muzułmanów w Rosji. W Federacji Rosyjskiej są to jednak głównie rdzenni muzułmanie, którzy zawsze tu mieszkali. Stanowią już 15% ogółu. Podczas gdy w Europie jest ich 4,5%, a najczęściej 3%, to w Rosji 15%. I ta liczba będzie rosnąć. Dlaczego? Bo islam ma określony system wartości rodzinnych. Życie płciowe dopuszczane jest tylko w ramach małżeństwa. Dlatego muzułmanie starają się zakładać rodziny i rodzić dzieci. W czasie muzułmańskich świąt na ulicach rosyjskiej stolicy modli się kilka razy więcej osób niż w zwykły piątek. W Moskwie są sklepy z towarami przygotowanymi według zasad islamu. Jest szpital dziecięcy wyspecjalizowany w obrzezaniu i klinika dla muzułmanek, gdzie lekarzami są same kobiety. Pojawiła się też przychodnia, w której za kilka tysięcy dolarów można zagęścić i przedłużyć brodę, bo broda to dla muzułmanina nieodłączny atrybut męskości. Dlaczego jest tak dużo policji wokół meczetu? Bo były przypadki, że radykalne grupy muzułmanów próbowały wykorzystać piątkową modlitwę do rozpowszechniania swoich idei i haseł. Sami jednak ich powstrzymaliśmy. Ale jak ich rozpoznać? Na co powinno się zwracać uwagę?
Oni starają się, by niedoświadczona młodzież odwróciła się od imamów, żeby nie rozmawiała z nami i nie modliła się z nami. To jest pierwszy stopień werbowania. Mówienie o tym, że tak zwane państwo islamskie zostało rozbite, bardzo mnie niepokoi. O jakim rozgromieniu możemy mówić, kiedy nadal jest ogromna liczba młodych ludzi gotowych przyłączyć się do ISIS? Kiedy istnieją tak zwane lonely wolves, samotne wilki, czyli ci, którzy na przykład przy użyciu noży w imię idei państwa islamskiego zabijają innych, dokonują zamachu terrorystycznego. Uważam, że najgroźniejsza jest struktura zbudowana przez ISIS. Nie terytorialne państwo, które stosunkowo łatwo można rozgromić, ale sieć i baza ludzi. A te nie zostały rozbite. Państwo islamskie już w 2015 roku wzywało do tworzenia struktur poza Bliskim Wschodem. Gdzie jest pochowany twój brat? Nie wiadomo. To znaczy, moja rodzina nie wie, gdzie został pochowany. Nie oddali wam jego ciała? Nie. Jak i gdzie został zwerbowany? To było już po twoim powrocie z ISIS, prawda? Tak, po moim powrocie i po tym, jak odsiedziałem wyrok za udział w ISIS. Zwerbowali go i nakłonili do... Do przestępstwa. Zabili swojego przyjaciela z policji i przejęli jego osobistą broń. Zadali mu bardzo dużo ciosów nożem, zwabiając go wcześniej na dwór. Czyli twój brat nie działał sam? Brało w tym udział kilka osób. Potem, używając przejętej broni, ostrzeliwali goniących ich policjantów. Brat zginął w czasie tej operacji, prawda? Tak, następnego dnia. Oni mieli pełną świadomość, że zostaną zabici. Bo przecież atakowali policję, wiedząc, że w Czeczenii siły porządkowe są wszędzie. W noc, kiedy dowiedzieliśmy się, że brat wziął udział w tym zamachu, mama od razu zadzwoniła na policję i zrobiła coś, co musiało być dla niej bardzo trudne. Proszę sobie to wyobrazić. Mama powiedziała policji tak: powstrzymajcie go dowolnym sposobem, żeby już nikomu więcej nie wyrządził krzywdy. Teraz rodzina zabitego, zgodnie z tradycją, musi zemścić się na waszej rodzinie. Tak jest u nas przyjęte. Rodzina zabitego już nam ogłosiła zemstę rodową. W jaki sposób to zrobili? Przekazali przez kogoś? Nie. Ich klan zwołał rodowe zebranie, na które zostaliśmy wezwani. I tam nam powiedziano, że jesteśmy winni, bo nie upilnowaliśmy brata. W Czeczenii tradycje, między innymi takie jak ten obrzęd modlitwy w formie wojowniczego tańca, są świętością. Wspieraj osobiście Ramzan Kadyrow. O zemście rodowej mówi: zbiorowa odpowiedzialność dyscyplinuje. Moi synowie wiedzą, że jak jeden zawini, to odpowiadają wszyscy. Kadyrow promuje też przepisy szariatu, na przykład wielożeństwo. Kto ma chęć i możliwości, niech bierze drugą żonę, zachęca. Osobiście uważam, stwierdza Kadyrow, że prawo szariatu stoi ponad prawem Federacji Rosyjskiej. Czeczenia to dziś państwo w państwie, za to wierne Kremlowi. Nagrywasz już? Tak, nagrywam. W Czeczenii zdecydowana większość to muzułmanie. Oczywiście. Islamskie tradycje są tu bardzo ważne. Tak, religijność odgrywa ogromną rolę w tym, że werbownikom z ISIS udaje się zawładnąć umysłami ludzi. Oni to wykorzystują, bo doskonale znają swoją robotę. Werbownicy odwołują się do wyższych duchowych uczuć swoich rozmówców. Ramzan Kadyrow wybudował największy meczet w Federacji Rosyjskiej. Minarety mają wysokość kilkunastu pięter. Świątynia mieści 10 tysięcy wiernych. Na otwarciu był Władimir Putin. Jego imię nosi główna ulica, przy której stoi meczet. W Rosji mało kto wątpi, że to wyraz wdzięczności za moskiewskie pieniądze i za to, że Kadyrow ma wolną rękę.
A co to za akcja? Kto was tu przysłał? Nikt. Sami się zebraliśmy. Na ochotnika. Tak, dobrowolnie. A po co? Chcemy, żeby zamknęli ten sklep. A gdzie pracujecie? W okręgowej i centralnej administracji. W Groznym jest tylko jeden sklep, w którym można kupić alkohol. I tylko przez 2 godziny, od 8 do 10, a w czasie świąt wcale. To decyzja Ramzana Kadyrowa, który sprzedawców alkoholu nazywa potworami. Pikieta wyraźnie odstrasza. Klienci omijają stoisko łukiem. Panowie też są przeciwni? Oczywiście. Niech pani na niego spojrzy. To typowy muzułmanin. W islamie alkohol jest zakazany. Niech się pan nie chowa. Wstydzi się pan? Jesteśmy tu po to, żeby ludzie nie kupowali alkoholu. A jak to możliwe, że Czeczeni, którzy są muzułmanami, piją alkohol? We wszystkich narodach są czarne owce. Nie wszyscy są idealni, zdarzają się pijacy. Tkaninę bierze się w ten sposób, naciąga na głowę i hidżab gotowy. Tak wygląda typowy sklep z damską odzieżą w Groznym. Chustki i długie suknie. Żadnych ażurów, żadnych obcisłych tkanin. Europejska moda nie cieszy się tu popularnością. Nie. Naszych dziewcząt nie trzeba nakłaniać do odpowiedniego ubioru. One same rozumieją, co nosić, jak skończą 13-14 lat. W Groznym były przypadki, że dziewczęta ubrane zbyt skąpo oblewano farbą. Ramzan Kadyrow powiedział, że rozumie motywy sprawców. Ma pan córkę? Tak. Gdyby chciała chodzić bez chustki i w krótkiej spódnicy? Nigdy nie pozwoliłbym jej na to. Nie tylko w Czeczenii, ale wszędzie kobiety powinny nosić chusty i zakrywać się przed spojrzeniami obcych. A jeśli dziewczyna nie chce nosić chusty i narusza wasze tradycje, co wtedy? Wielu rzeczy nam się nie chce robić. Bić za to może nie trzeba, ale uczyć, tak. Słucha się pani męża? Oczywiście. Jak nie chcesz słuchać się męża, to po co za mąż wychodzić? Mąż to partner. Pani uważa, że to on rządzi. Oczywiście. Gospodarza trzeba się słuchać i robić, co każe. To są kostiumy kąpielowe? Tak. Jejku. Dla skromnych dziewcząt. To przecież niewygodne. Tym, które je noszą, podoba się. Spodnie, kurtka i do tego jeszcze czapka. Trudno mi to nawet sobie wyobrazić. Czapkę trzeba nasunąć na czoło. O tak. O tak, o tak. Włosy oczywiście należy schować. I dopiero na to wiąże się chustkę. No, prawda, to już po cwietu. Kolory powinny być odpowiednio dobrane do kostiumu. I na plażę. I tak można już iść na plażę, tak. Dzień dobry, Hedo. Heda Saratowa jest dziennikarką. W latach 90. w czasie wojen z Rosją w ramach Stowarzyszenia Memoriał dokumentowała zbrodnie Armii Federalnej. Dziś ma swoją agencję i współpracuje z władzami w sprowadzaniu rodzin bojowników ISIS. To są mamy, których dzieci padły ofiarą werbowników. Ich córki pojechały za mężami do ISIS. To jest moja córka i moje wnuki. A na tamtej fotografii to moje wnuki. Opowiedzcie ich historię, jak oni się tam znaleźli. Nam powiedzieli, że zięć jedzie do Niemiec. Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że trafili do Turcji, a później do Syrii. Bałam się spytać, gdzie oni są i co tam robią. A od ponad roku nie mam z nimi żadnego kontaktu. Moją córkę zięć wywiózł niby na leczenie. Chorowała trochę na zapalenie stawów czy coś podobnego. I on jej powiedział, że tam wypocznie, że będzie chodzić nad morze. Wyjechali do Egiptu. Zięć miał się tam uczyć.
Córka pojechała za mężem. Jego od razu zabili. I nie wiem, gdzie ona teraz jest. Czy dziewczęta mogły się sprzeciwić mężowi i nie wyjechać? Czy też wasza tradycja nie pozwala na to? U nas ojciec ma prawo zabrać do siebie dzieci. Dlatego matki bały się rozstać z nimi. Jedna z młodych kobiet, kiedy wróciła z ISIS do Czeczenii, zadała wstrząsające pytanie. Czy mój mąż będzie szachidem? Czy będzie szachidem? Bo on tam zginął w imię wiary. Ci, którzy byli w tak zwanym państwie islamskim, są w Rosji karani. Jest za to odpowiedzialność z kodeksu karnego. Tak, bo ISIS to zabroniona organizacja przestępcza. Ci ludzie byli bardzo ostro traktowani, ale teraz władze wykazują dużo humanizmu, głównie wobec dzieci. A dzieci nie można stamtąd zabrać bez matek. Ramzan Kadyrow pomógł już wrócić z ISIS z dziesiątką rodzin dżihadystów. To radykalna zmiana, bo jeszcze niedawno mówił, każdy, kto wyjechał do Syrii i Iraku, zatrzasnął za sobą drzwi do Czeczenii. Nawoływał też do represji wobec członków rodzin osób podejrzanych o terroryzm, na przykład do burzenia ich domów. Skończyły się czasy, kiedy rodzice nie odpowiadają za działania swoich dzieci, mówił. Kadyrow chciałby przebaczyć, ale też ukarać. On czuje się absolutnym władcą. To on decyduje, kogo skazać, a komu darować. To oczywiste, że łamie prawo. W Czeczenii palono domy rodzin bojowników. Jest mnóstwo innych przykładów. Rola Kadyrowa w walce z ISIS wyraża się w dwóch rzeczach. On ciągle powtarza, że państwo islamskie zostało utworzone przez zachodnie służby specjalne. A po drugie, według mojego rozeznania, ludzie Kadyrowa tworzą w ISIS agenturę i przekazują stamtąd informacje. Siadaj. To jest Said Mazhaev. On był bojownikiem w Syrii. W jakich warunkach mieszkają tam kobiety i dzieci? Kobiety, które straciły mężów, są ochraniane. Mieszkają w oddzielnych, strzeżonych budynkach. Oczywiście razem z nimi przebywają dzieci. A jeśli panią interesuje, czy są tam kobiece bataliony, to odpowiem, że ja osobiście takich nie widziałem. Dlaczego jak zginie mężczyzna, to wdowę wydają za mąż, a nie pozwalają jej wrócić do domu? A skąd mają brać kobiety dla siebie? Mają tam po kilka żon? Tak, dominuje wielożeństwo. Kobieta nie ma wyboru? Oczywiście, że nie. W internecie można znaleźć informacje, że dzieci są uczone tam obcinania głów i są przygotowywane do wstąpienia do armii kalifatu. Mam wnuka i jestem przerażona, jak to słyszę. Nie mogę zaprzeczyć, że w internecie są takie filmy. Może pan tam widział te dzieci? Podobno byli najpierw w mieście Manbij w Syrii. Niestety nie widziałem. Ojca od razu od nich oddzielili. To nasz chłopczyk. Kobiety chodzą tam z zakrytymi twarzami, dlatego trudno mi kogoś rozpoznać. To jest moja córka i pięcioro wnuków. Nie spotkał ich pan? Niestety nie. Czy pana zdaniem rodzice wiedzieli, że ich dzieci jadą do ISIS? Na przykładzie Dagestanu mogę powiedzieć, że w lokalnych społecznościach, z których wyjeżdżali ludzie do państwa islamskiego, wszyscy wszystko wiedzieli. Wiedzieli, kto z danej wioski i gdzie mniej więcej walczy, ile osób zginęło, ile żyje. Te wszystkie informacje na szczeblu lokalnych społeczności były znane. Sąsiadujący z Czeczenią 2,5-milionowy Dagestan to dziś najbardziej niestabilny region w całej Federacji Rosyjskiej. W republice nie ma miesiąca bez zamachów i strzelaniny. Uzbrojone patrole są tu normą. Podobnie jak w Czeczenii, obydwie republiki nazywane są wylęgarniami bojowników ISIS.
Jedziemy filmować, jak się żyje w Dagestanie. Dziennikarzy wiozę. Macie broń albo narkotyki? Niczego zakazanego nie wieziemy. Otwórzcie bagażnik, nie ma problemu. Policjanci są bardzo czujni. Tydzień wcześniej w tej okolicy dżihadyści rozstrzelali kilku mundurowych. Medresa, czyli muzułmańska szkoła teologiczna w dagestańskim miasteczku Izberbash. Jej dyrektor, Zubairu Abu Talimow, uważa, że na Kaukazie same władze pchają młodzież w ręce bojowników. Niewinny chłopiec może popaść. U nas nawet niewinny chłopiec może trafić na policję i mogą go tam pobić lub ukarać. Na przykład poprzez nałożenie wysokiego mandatu. Mogą podrzucić naboje albo i naboje i broń razem. Mogą też w każdej chwili podłożyć narkotyki. Wszystko po to, by wymusić od niego zeznania. A po czymś takim, jak pani myśli, dokąd pójdzie chłopak, który tego doświadczył i koledzy, którzy to widzieli? Dlaczego władze tak robią? Widocznie to komuś na rękę. Przecież broń nie rośnie jak trawa na ziemi i jak liście na drzewach, prawda? I nie spada bojownikom z nieba. Korupcja? Gigantyczna. 99% bierze łapówki. W Czeczenii można usłyszeć podobnie krytyczne głosy, ale tylko cicho, poza kamerą. Ramzan Kadyrow, pytany o opozycję, odpowiada: opozycja? Co to takiego? W Republice Ramzan nawiął porządek. Będzie dużo nowych grzadek. Żeby nie było rozdora, naród posadzi pomidory. Нам турецкого не нужно. Будем жить мы очень дружно. Народ послушает его, будет много своего. Рамзан не струсит, не предаст, за народ он жизнь отдаст. Люба из Новочеркасска. А мовила то Люба из Новочеркасска, лет 54. Спасибо. Вот эта вся обстановка в Чечне. Ситуация в Чечне, где панует страх и коррупция, и где są brutalnie łamane prawa człowieka, prowadzi do tego, że ludzie szukają dla siebie jakiegoś wyjścia. Svetlana Ganushkina jest znaną obrończynią praw człowieka w Rosji. W 2010 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Kiedyś przyprowadzono nam chłopca, który był zwykłym pasterzem. Nie wymienię jego nazwiska. Na imię miał Salman. Otóż był on wielokrotnie zatrzymywany przez policję, czyli przez tak zwane organy ochrony porządku w Czeczenii. Torturowano go i zmuszano, by przyznał się do różnych przestępstw. Kiedy zrozumiał, że czekają go kolejne tortury, wyjechał walczyć do Syrii. Technikum energetyki w Groznym. Said Marzajew został tu zaproszony, by opowiedzieć młodzieży o swoich doświadczeniach z ISIS. W takich spotkaniach często bierze udział, bo ma dużo wolnego czasu. Po wyjściu z więzienia nie udało mu się znaleźć pracy. Co wiecie o ISIS? Nic. Nic nie słyszałyście? Nie. Wszystkie uczennice mają przykryte głowy. Dziewczęta i chłopcy siedzą w bezpiecznej odległości od siebie. Zgodnie z tradycją nie wolno im się nawet otrzeć. Wojna zainteresowała mnie w internecie. Przekonali mnie w nim, że walka w ISIS to jest dług każdego muzułmanina i że ponowny triumf islamu zacznie się właśnie w Syrii. Myślałem, że oni walczą o sprawiedliwość. Tymczasem w Aleppo, gdzie był mój oddział, widziałem, jak zabili 13-14-letnich chłopców. Powiedzieli, że to agenci. Ale jakimi agentami mogą być dzieci? Od takich zabili. Z kolei w miejscowości Atima przy granicy Syrii z Turcją widziałem, jak przejeżdżał autobus z uciekinierami. Bojownicy zatrzymali go i kazali wszystkim wysiąść. Zaprowadzili mężczyzn na piętro tak zwanego szariackiego domu i przez kilka godzin przesłuchiwali ich. Zatrzymani nie mieli żadnej broni. Nie stwarzali żadnego zagrożenia. Następnego dnia sześciu z nich obcięto głowy. To był dla mnie szok. Ale jeśli nie wypełnisz rozkazu, to cię zlikwidują i tyle. Mam jedno pytanie. Jestem nauczycielką, pracuję z młodzieżą. Czy po powrocie z ISIS otrzymywał pan groźby? Oczywiście. Na portalach społecznościowych.
Uważam, że głupotą jest twierdzenie, że tak zwane państwo islamskie to projekt służb specjalnych Rosji, Izraela czy jeszcze kogoś. To bzdura. ISIS powstał samoistnie w wyniku wielu różnych przyczyn – politycznych, religijnych, społecznych. Natomiast wykorzystywanie istnienia tej organizacji do swoich celów jest rzeczą oczywistą. Znamy wiele wcześniejszych przykładów, kiedy to działalność islamskich ekstremistów była wykorzystywana i przez Rosję, i przez Amerykę, i przez Europę, i przez reżimy tam na miejscu. To oczywiste. Pojawienie się państwa islamskiego stanowiło dla Moskwy pretekst do ingerencji w regionie. Tym bardziej, że rzecz dotyczy Syrii, której przywódca Bashar Assad jest wielkim przyjacielem Rosji, a jego ojciec był wielkim przyjacielem Związku Radzieckiego. Areszt w Groznym. Tu trafiają wracający do Czeczenii bojownicy ISIS. Po tym, jak państwo islamskie utraciło 98% terytoriów, jest ich coraz więcej. Chociaż nie wszyscy się ujawniają. Ile osób z ISIS znajduje się w tej chwili w waszym areszcie? Około 60. Andrzej Sutabijew jest wysokim funkcjonariuszem więziennictwa Federacji Rosyjskiej. Pracuje tu od lat. A ilu jest wszystkich osadzonych? W tej chwili około 260 osób. Siedzą w oddzielnych celach? Nie. Dlaczego? Pytam, bo nie jest tajemnicą, że werbowanie odbywa się także w więzieniach, w aresztach. W naszym areszcie to jest nierealne. Said, ile miesięcy tu siedziałeś? 8. A ile maksymalnie grozi w Rosji za udział w ISIS? Kiedy wróciłem w 2014 roku, groziło mi do 6 lat. Z artykułu 208 o udziale w formacjach zbrojnych na terytorium obcego państwa. W tej chwili karę tę zwiększono nawet do 10 lat. Byłeś gotowy odsiedzieć cały wyrok? Liczyłeś się z tym? Oczywiście. Opowiedz, jak się stamtąd wyrwałeś? Czy to było niebezpieczne? Wyrwałem się stamtąd pod pretekstem, że muszę się podleczyć w Turcji, bo w Syrii zostałem ranny. Ale w Turcji moje problemy się nie skończyły. W wynajętym tam mieszkaniu cały czas nawiedzali mnie przedstawiciele dżamatu, w którym służyłem i straszyli, żebym nawet nie myślał o powrocie do Czeczenii, bo i tak mnie dorwą. Masz ochronę? Ktoś cię pilnuje? Nie. Pierwszy rok po wyjściu z więzienia Said był pod nadzorem policji 24 godziny na dobę. Co to jest? Elektroniczna bransoletka, czyli ograniczenie wolności. Aparat, który rejestruje każdy twój ruch? Tak. W 2015 roku Saidowi nawet przez myśl nie przeszło, że jego młodszy brat zostanie zwerbowany do ISIS. Choć miał świadomość, że jego rodzina jest na celowniku. Spotkaliśmy się wówczas u Hedy, która pomagała mu załatwić formalności związane z powrotem do Czeczenii. Różni ludzie wracają z ISIS i dlatego muszą być pod kontrolą. Na początku nie wiedziałem, jak się zachować. W końcu zdecydowałem jednak, że dobrowolnie przyznam się władzom, że byłem w Syrii, licząc na złagodzenie kary. Jestem przekonany, że ISIS ma w Groznym swoich ludzi. Jeszcze kiedy tam byłem, wymienili mi dokładne adresy. Mój, gdzie mieszkałem, ale też dane mojej matki, ojca i moich czterech braci. Wszystko wiedzieli. Znali nasze wszystkie dane. Kto był wrogiem? Co wam mówili? Ich wrogiem jest każdy, kto z nimi nie trzyma. Jakie zagrożenie dla Kadyrowa stwarza ISIS? Szczerze mówiąc, uważam, że państwo islamskie nie stwarza dużego zagrożenia dla Kadyrowa. Bo gdyby w istocie tak było, to już dawno by go zabili. Przecież on ma ogromną ochronę. To nie ma najmniejszego znaczenia. W Czeczenii nie brakuje fanatyków i jest ogromne doświadczenie likwidacji pojedynczych osób. Gdyby rzeczywiście postawiono zadanie zabicia Kadyrowa, to zrobiono by to. Jak zginę, trafię do raju, tak jak mój ojciec. Tak mówi Ramzan Kadyrow.
Ojciec Ramzana zginął w zamachu w 2004 roku. Bomba wybuchła pod jego siedzeniem na trybunie stadionu. Zmarł na miejscu. To był odwet partyzantów za to, że stanął na czele Czeczenii podporządkowanej Moskwie. Ramzan też najpierw walczył przeciwko Rosjanom i też zmienił front. O wyjściu z Federacji Rosyjskiej, od czego zaczęła się wojna w latach 90., dziś nawet nie wspomina. Rejon Szatoi, kilkadziesiąt kilometrów od Groznego. Pan tu mieszka? Tak, on tu mieszka. Był pan tutaj w czasie wojny czeczeńskiej? Tak. Co pan pamięta z tamtego czasu? Jak nas bombardowali. To są ślady z tej wojny, po kulach, które trafiły w bramę. Tutaj i tam też. Rejon Szatoi był w czasie wojny z Rosją najbardziej bombardowanym miejscem Czeczenii. Wszystko przez to, że w okolicznych górach i lasach znajdowały się kryjówki bojowników. W czasie pierwszej fazy wojny walczyli o niepodległość republiki, w czasie drugiej już o dużo więcej. Ich celem stało się utworzenie Islamskiego Emiratu na całym Kaukazie. Jak żywa jest tu jeszcze złość na Rosjan, na wojska federalne? Ja sam służyłem w armii. Co do tego mają żołnierze? Dostali rozkaz, to go wykonali. Słyszał pan pewnie, że wielu Czeczenów wyjechało walczyć w ISIS. Jak pan myśli, dlaczego tam jadą? Muszą mieć tam jakiś interes, jak nic. W tak wielkim państwie jak Rosja nie od razu da się wszystko zrobić, tak uważam. Niektórzy mówią, że Czeczeni jadą do ISIS, bo za mało im tu islamu. Bzdura. No i prawdziwy muzułmanin tam nie pojedzie. A pan stosuje się do islamskich tradycji? A kto tu się nie stosuje? Nie wiem. Może na przykład Rosjanie, którzy tu mieszkają? Ja tam takich w Czeczenii nie spotkałem. Ile ma pan żon? Jedną. Jedną? Czyli nie ma pan pieniędzy? Jednej mi wystarczy. Ale zwyczaj wielożeństwa jest tu powszechny, prawda? Oczywiście. U nas w ogóle nie piją alkoholu. Tak? Nawet nie ma sklepów z alkoholem. To znaczy w waszej wiosce nie ma? W mieście też nie ma, w całej republice nie ma. W Groznym jest jeden sklep. Jak to? Nie ma. Nie powiem ci gdzie, ale jest, bo filmowaliśmy go. W czasach radzieckich pił pan alkohol? Oczywiście. To było na porządku dziennym. Piło się na wybory, na święta. Ale skończyło się. W soboty i w niedzielę. Teraz też bym spróbował. A jednak. Dzień dobry. Miejscowość Bienoj to typowa wioska w Czeczenii. Widzę, że całe wasze życie skupia się w tej kuchni. Tak, można powiedzieć, że teraz tu mieszkamy. Zimą siedzimy w kuchni od rana do wieczora. Latem uprawiamy dereń, pracujemy w ogrodzie. Syn jest inwalidą, dostaje 8,5 tysiąca rubli, a ja 20 lat przepracowałam w kołchozie i też dostaję 8,5 razem 17. To około 150 dolarów. Dobrze, że mamy krowę i kury. Pewnie pani słyszała, że wielu Czeczenów jedzie do tak zwanego państwa islamskiego. Dlaczego? Bo są durni. Radykałów w Czeczenii nie brakuje? Takich, którzy uważają, że potrzeba tu jeszcze więcej islamu. Oj, tak, tak. Oni mówią złe rzeczy o naszych władzach i o Putinie, czyli wtrącają się w nie swoje sprawy. To znaczy, że polityką lepiej się nie zajmować. Nie trzeba tego robić. A podoba się pani Kadyrow? Oczywiście, że tak. Przecież jest srogi. Nie. Rządzi twardą ręką. Jeśli ja jestem w rodzinie najważniejsza, to też jestem sroga. Jak on może nie być srogi, kiedy on stoi na czele całej naszej republiki? No jak inaczej? Dzięki Bogu, że on jest srogi. Piosenkę, którą teraz zaśpiewam, napisałem w imieniu czeczeńskich matek i dedykuję ją osobiście Ramzanowi Kadyrowowi.
Piosenkarz Islam Muzajew jest bratem Czeczenki, która wyjechała z mężem do ISIS, a niedawno wróciła do Groznego. Wszystko w ramach kadyrowskiej akcji ściągania wdów i dzieci bojowników. Specjalne samoloty zaczęto po nie wysyłać, kiedy państwo islamskie utraciło kontrolę nad większością zagarniętych ziem. Na koncert przyszły kobiety, które ciągle jeszcze czekają na swoje córki i wnuki. W Rosji plotkują, że Ramzan Kadyrow sprowadza głównie wdowy po swoich agentach w ISIS. Oczywiście nikt tego nie potwierdza. Kadyrow słyszał tę piosenkę? Powiedziano mi, że tak. Jak zareagował? Powiedziano mi, że bardzo pozytywnie. I podzielę się z panią nowiną, że umożliwił mi rozpoczęcie twórczej kariery na terenie Czeczenii. W jaki sposób? Jak usłyszał tę piosenkę, to powiedział: stwórzcie chłopakowi możliwości. Moja siostra przez 3 lata pozbawiona była radości dostawania kwiatów. Dlatego chciałbym podarować jej te bukiety. I mam to dla ciebie. Wszystkie kwiaty, które dostaję na koncertach, chciałbym darować siostrze, bo ona jest moją największą radością. Słyszała pani coś o kobiecych brygadach w mieście Rakka w Syrii? Ja nie mieszkałam w Syrii, tylko w Iraku. Wiem, że były dziewczyny, które nie siedziały na miejscu. Jak im mąż powiedział, że mają gdzieś jechać, to jechały. Ale ja nigdzie nie wyjeżdżałam. Przez cały czas siedziałam na miejscu w domu. Kobieca brygada państwa islamskiego powstała w 2014 roku. Pełniła funkcję policji obyczajowej na terenach zajętych przez ISIS i słynęła z tortur. Według doniesień w jej szeregach było co najmniej 9 Czeczenek. Said jest bardzo religijny. Modli się 5 razy dziennie i każdego dnia jest w meczecie. Unika jednak przepełnionych świątyń. Ani na chwilę nie zapomina, że dla państwa islamskiego jest zdrajcą i że rodzina policjanta zabitego przez jego brata zapowiedziała zemstę rodową. Tabliczka z zakazem wnoszenia broni wisi na drzwiach do meczetu. Ja tak pamiętam, że to... Rozumiem, że zakaz wiąże się z tym, że w Czeczenii zostało po wojnie dużo broni. Oczywiście. Lubimy broń. I to nie jest żadna tajemnica. Wiadomo, że nieoficjalnie prawie każdy ma broń w domu. Ale prawo zakazuje mieć broń. Za jej posiadanie bez pozwolenia jest paragraf 222 Kodeksu Karnego. W Czeczenii jest dużo mundurowych. Bardzo dużo. Na przykład grupa szybkiego reagowania, policja kryminalna, służby śledcze, formacje MSW i wiele, wiele innych. I wszystkie mają broń. Oczywiście. Mimo zakazu wnoszenia broni do meczetu, mundurowi nigdy się z nią nie rozstają. Nawet w łaźni, gdzie przed modlitwą muzułmanie obmywają ręce, głowę, uszy i nogi. Byłeś w ISIS w czasie, kiedy państwo islamskie odnosiło sukcesy. Tak. Ale nie mogę powiedzieć, że państwo islamskie zostało pokonane, bo bardzo dużo ludzi stamtąd rozjechało. Szykowano mnóstwo dywersyjnych grup na całą Europę. Znałeś takich ludzi? Oni maskowali twarze. Nie brali udziału w żadnych wojskowych akcjach. Nie wysyłano ich też do patroli, które ochraniały granice ówczesnego terytorium ISIS. Uważano ich za lepszych? Tak. Za takich, którzy mogą przynieść więcej korzyści.